Witaj, z tej strony Artur. A to jest podsumowanie customowej kampanii z Warcrafta 3 Przykoty Rowana Tewis. Na początek dam parę takich stricte informacji. Kampania opowiada nam alternatywną historię z Warcrafta 3, konkretnie z podstawki, czyli plaga Lordaeronu. Oczywiście, było parę zabiegów popularnych, typu zgłupiały Uther. W tej kampanii pojawia się wiele znajomych nam twarzy, głównie po stronie przeciwnej, czyli po stronie plagi, tak jak książę Arthas, Anubarak, Kel'Thuzad, Sylvanka i niestety Mal'Ganis. W kampanii wcielamy się w tytułowego paladyna Rowana, który za sprawą pewnych rzeczy zostaje liderem Silverhandu i stara się uratować całe królestwo przed plagą. Na swojej drodze spotyka wielu sojuszników, którzy mu pomogą w jego misji. Kampania się składa z 10 misji i 4 przerwników. Kampania jeszcze daje nam możliwość posiadania bohaterów na 20 poziomie oraz poziom hard ma w misjach poukrywane itemy legendarne, które są bardzo fajne. Autorem kampanii jest pan Tunro, który jest autorem też paru innych kampanii, których jeszcze możliwe, że kiedyś znajdziecie na moim kanale. Część stricte informacyjną mamy już za sobą. Myślę, że ja wszystko w miarę przekazałem. No to teraz przejdziemy do mojej recenzji. Na początek rzeczy, które mnie trochę kuwają, a mianowicie najbardziej co mnie kłuje w oczy to, że Mal'Ganis współpracuje z Arthasem. Cała ta podróż Arthasa w podstawce zakończyło się pięknym zwieńczeniem, gdzie zabija Mal'Ganis. To było tak jakby dopełnieniem jego podróży, jego zemsty, jego przemiany. A tutaj Mal'Ganis z nim współpracuje i też jak na upiornego władcę, na Ted Lorda, jest tępawy. Ale te niektóre zabiegi, że on jest taki chudliwy, to można jakoś podpiąć pod ich gatunek. Ale to, że wielki demon, może niewielki, ale wiekowy demon, który jest specem od manipulacji, daje się nabrać na sztuczkę z wywiołakiem wody, który odwraca jego uwagę. To mi się najbardziej... Ogólnie Mal'Ganis w tej kampanii mi najbardziej się nie podoba, pod względem takim, że on jest. Ja rozumiem, jakby tam dali jakiegoś innego Dead Lord, jakiegoś no-name'owego, jakiegoś nowego, albo jednego z trójki z dodatku, nie wiem, Valimatrasa, albo Pal'Nazara. Jeszcze tak średnio patrzę na Uthera w tej kampanii, ale ja rozumiem, że było trzeba jego się pozbyć, żeby to Rowan został przywódcą Srebrnej Dłoni. Zauważyłem jedną rzecz, a mianowicie taką, że my jako bohaterowie Azeroth, jako Alliance, bardzo mało spotykamy znajomych twarzy. Taki znajomy twarzy to był Arthas, który troszczył się o swój lud, nie został jeszcze splukawiony przez króla Lisza, oraz Antonidas, który zresztą też miał nieco inny charakter w kampanii, ale to zabieg taki ironiczny, że magowie mieli tą swoją wielką moc, zamiast ją wykorzystać do walki, to woleli uciekać. Spotykaliśmy zamienniki znanych nam bohaterów, typu Logan, który jest zamiennikiem Kal'Thasa, Tara, która jest zamienniczką Jayny, Neitana, który był zamiennikiem Muradina, a Rowan to raczej jedna z bardziej takich oryginalnych postaci, pomimo tego, że wzoruje się na takim klasycznym modelu paladyna, ale też na plus jest to, że autor wykreował nowego bohatera, w sensie nowy typ bohatera, jakim był Beven, czyli ten łucznik wysokoelficki. Mi się nie podobało też tak jakby ramy czasowe pomiędzy misjami. Ale to można przeboleć, bo to no tak, czasami mnie też zastanawiał czas pomiędzy misjami w tych wstępach do misji. Bo czasami mi się wydawało, tak lubię mówić czasami, wydawało mi się, że strasznie tak równie te odstępy są podzielone. Ale według mnie to jest najmniejszy problem tej kampanii. Bo tam każdemu zdarza się pomylić. Poziom normalny jest za łatwy w pewnym momencie. Praktycznie, no szybko jest za łatwy. Poprzez to, że bohaterowie mają większy level cap, czyli mogą zdobyć do tego 20 levela. To sprawia, że oni stają się szybko bardzo OP. Widzieliście to, ale na przykład ta misja, gdzie poznajemy Neitana i mamy zniszczyć fioletową bazę nieumarłych.
Ja na hardzie tak się męczyłem z tym, bo komputer wypluwał więcej jednostek, niż ja mogłem ich zabić. I to było takie irytujące. A na normalu to wręcz po prostu przebijałem się, nie patrzyłem na nic i to było, były przeważnie easy winy, tylko że ja lubiłem tak jakby grać, żeby zdominować, czyli wszystko wyczyścić i tak dalej. A na plus dla tej kampanii to są na pewno ciekawe itemki, ale to też, że tak jakby jest nagroda za granie na hardzie, czyli te specjalne itemki. Jakaś nowość, czyli to, że bohaterowie mają 20 poziom, możliwe do zdobycia, a nie tylko 10. I dubbing. Dubbing, który może nie jest za dobry, ale on był w czasach, kiedy jeszcze nie było AI i to była naprawdę znacznik, że to jest nieco na najwyższym poziomie kampania. Ma swój własny dubbing. Może teraz słychać, że to trochę przestawały amatorski dubbing, ale moim zdaniem nadal ma coś w sobie. Może dlatego, że właśnie przygody Ravana były moją pierwszą customową kampanią, jaką zagrałem, ale moim zdaniem na obecne oko bym ocenił ją tak 7-8, czyli tak 7,5 artasa na 10 artasów pod względem jakości kampanii. A raczej tutaj wszystko zawarłem. Dziękuję za oglądanie i jeżeli o tym zapomniałem, to proszę wspomnieć o tym w komentarzach. Z chęcią ja je przeczytam i ewentualnie zrobię kiedyś, poprawiony ten filmik. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Cześć!